Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku ciekawostek historycznych Trapera. W tym odcinku pomówimy o braciach z Argentyny. Bohaterowie dzisiejszego odcinka mieszkali na tzw. Argentynie. Nazwa Argentyna, jak już wspominaliśmy, wzięła się stąd, że Żydzi zamieszkujący jeziorem, między innymi z powodu biedy, udawali się na emigrację do Argentyny. Oto historia braci z Argentyny. Kazimierz Komorowski, 21 lat, pseudonim Otto, stopień wojskowy strzelec, student tajnych kompletów Politechniki Warszawskiej, zginął 1 sierpnia 1944 roku w drodze na miejsce zbiórki swojego oddziału w Kierszku. Stanisław Komorowski, 17 lat, strzelec, pseudonim Semp, urodzony w Skolimowie, Rodzice zamknęli go w pokoju. Uciekł przez okno. Zginął 1 sierpnia 1944 roku w drodze na miejsce zbiórki swojego oddziału w Kierszku. Tadeusz Komorowski, 21 lat. Pseudonim Roman. Student tajnych kompletów Politechniki Warszawskiej. Podchorąży. Ranny 1 sierpnia 1944 roku w drodze na miejsce zbiórki swojego oddziału w Kierszku. Mimo udzielonej pomocy, zmarł. Rodzice, braci Roman i Salomea Komorowscy przenieśli się ze Skolimowa do Jeziorny i zamieszkali przy ulicy Stawowej. Bracia byli absolwentami szkoły podstawowej w Skolimowie. Józef Nerka, 25 lat, pseudonim Boim, porucznik, uczestnik kampanii wrześniowej. Ranny 1 sierpnia 1944 roku w drodze na miejsce zbiórki swojego oddziału w Kierszku. Zmarł wieczorem. Został pochowany w przydomowym ogrodzie w 1945 roku ekshumowany i przeniesiony na cmentarz powstańczy w Powsinie. Mikołaj Nerka, 18 lat, pseudonim Niki, zginął razem z bratem i kolegami 1 sierpnia. 1944 roku w drodze na miejsce zbiórki swojego oddziału w Kierszku. Edmund Nerka, urodzony w 1926 roku, uciekł przed Niemcami za Wisłem, następnie znalazł się w wojsku polskim, zginął pod Berlinem. Rodzina Nerków mieszkała przy ulicy Szkolnej 8. Rodzice, Szczepan i Franciszka ze Starosów prowadziła masarnię. I sklep. Wszyscy bracia, Komorowscy i Nerkowie, należeli do Armii Krajowej. Służyli w 1703 Plutonie V Rejonu Gątyń w składzie siódmego Obwodu Obroża Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. W momencie wybuchu powstania, V Rejon wystawił batalion Krawiec. Na prezentowanej mapie widzimy zaznaczoną numerem 1 szkołem podstawową integracyjną numer 5 przy ulicy Szkolnej. Numerem drugim zaznaczony jest dom rodzinny i ogrody państwa komorowskich, natomiast numerem trzecim dom rodzinny nerków. Historia udziału trzech braci komorowskich i dwóch braci nerków jest krótka. 1 sierpnia zgodnie z rozkazami podjęli próbę przejścia z ulicy Stawowej na miejsce zbiórki w Kierszku. W trakcie przemarszu zostali ostrzelani przez niemieckie ciężkie karabiny maszynowe z domu dziecka imieniem księdza Boduena w Klarysewie. Kazimierz Komorowski-Otto, Stanisław komorowski Semp, Mikołaj Nerka-Niki zginęli na miejscu. Rannych Józefa Nerkę-Boima i Tadeusza Komorowskiego-Romana zabrali koledzy. Niestety, niebawem zmarli. Ze wspomnień Marii Konstancińskiej opublikowanych na forum konstancin.com Pani Nerka była ciotką mojej mamy. Moja mama, mimo iż miała wtedy kilkanaście lat, doskonale pamięta wydarzenia tamtych dni. Józef został przywieziony na furmance przykrytej sianem do domu. Zmarł dwie godziny później. Prawdopodobnie nie od ran postrzałowych, tylko od ran zadanych mu bagnetem przez niemieckiego żołnierza, który dobijał żyjących. Jego mama, pani Nerka, pochowała go późną nocą prowizorycznie we własnym ogródku, ponieważ w najbliższym sąsiedztwie stacjonowali Niemcy. Kilka dni później cała rodzina wraz z mieszkańcami Jeziorny została wysiedlona. Schronienie znaleźli u mojej babci w wili przy ulicy Żeromskiego w Konstancinie. Po ich powrocie do domu w marcu, to właśnie z tego ogródka ekshumowano ciało Józefa. I wraz z księdzem, kolegami z oddziału, którzy przeżyli, i z mieszkańcami jeziorny, kondukt pogrzebowy udał się do kościoła na mszę żałobną poświęconą 49 poległym, a następnie na pogrzeb Józefa i jeszcze jednego poległego. Zwłoki Mikołaja zostały rozpoznane później i również pochowane na cmentarzu powstańczym. Trzeci brat, Edmund. Zginął w walkach na terenach niemieckich, w okolicach Berlina, i tam został pochowany. Ze wspomnień łączniczki Krystyny Łysakowskiej. Nazywam się Krystyna Łysakowska. Urodziłam się 5 stycznia 1921 roku w Konstancinie. Pseudonim MAK. Byłam łączniczką w zgrupowaniu obroża, rejon 5 Gątyń. Na tę ekshumację pojechałam z matką Rozwadowskiego, bo trzeba było identyfikować tych chłopaków wszystkich. Rozkopali dół. Rzeczywiście wszyscy jak żywi leżeli. Widocznie zima jakoś nie uszkodziła ciał. W każdym razie wszyscy byli do rozpoznania. Trumny zostały zbite. Mirkowska fabryka papieru fundowała trumny. W każdym razie stamtąd przyszły. Z desek pozbijane. Wszystkich wyciągano z dołu i kładziono do trumien. Patrzymy. A między nimi ludka rozwadowskiego nie ma i nie ma. Dopiero patrzę do tego dołu, rozsypane karty. Powiedział, że zabiera karty. Pogramy w karty, zanim się doczekamy wyjścia do akcji. Te karty leżały w tym rowie przysypane, w tym dole rozsypane, on leżał jako ostatni. Ale okazało się, że jak już wszystkich wykopano z jednego dołu, to mówią, że nie ma jeszcze trzech, brakuje trzech. Ktoś, jakiś pan, który obserwował, jak oni rozstrzeliwali tych młodych ludzi z jakiegoś strychu, powiedział, że widział, jak się trzech chłopaków urwało i zaczęło uciekać. Pokazał, gdzie. Rzeczywiście, rozkopali i tych trzech braci komorowskich, trzech nerków, po trzech synów ludzie potracili w jednej sekundzie. Wtedy jeszcze trzech wykopano. Potem był piękny, bardzo wspaniały pogrzeb. Na ten pogrzeb przyjechał nawet pan generał Ruski. Generał Szakiłow na cmentarzu w Powsinie. Ten cmentarz wtedy założono i tam przewieziono. Pamiętam jak Szakiłow wygłosił przemówienie i powiedział tak: Wszystko, co tutaj mamy nadzwyczajnego, wszystko co dobre, to wszystko dzięki Armii Radzieckiej. I wszyscy dopiero powiedzieli, no rzeczywiście, prawdę powiedział, że wszystko zawdzięczamy Armii Radzieckiej, bo nie przyszli na pomoc. Pamiętam, nad otwartą mogiłą, nad trumnami taką mowę wygłosił. Byłam na mszy, na ekshumacji i do tej pory rokrocznie są piękne uroczystości 1 sierpnia o godzinie 17. Zawsze je odprawia kilku księży. Potem ze sztandarami jest przemarsz na cmentarz, apel poległych. Potem pozbierali z całego terenu wszystkich poległych, których ekshumowano z innych miejsc i tych wszystkich, którzy zginęli z oddziału tam pochowaną w powsinie. Proponuję kiedyś pojechać, zobaczyć. Naprawdę piękny cmentarz jest. W Popsinie zorganizowano wystawę Nasi bohaterowie, poświęconą poległym w czasie powstania warszawskiego. Bracia Komorowscy oraz Nerka zostali upamiętnieni kamieniem przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 przy ulicy Szkolnej w Konstancinie Jeziornie. W 76. rocznicę śmierci Imieniem braci komorowskich została nazwana ulica odchodząca od ulicy kolejowej w pobliżu urzędu gminy, około 300 metrów od miejsca, w którym zginęli. Nauczyciele oraz uczniowie dbają o miejsce pamięci naszych bohaterów, składają wiązanki kwiatów, palą znicze, wspominają. Tak więc pamiętajmy o naszych lokalnych bohaterach. W trakcie różnego rodzaju świąt patriotycznych zmówmy modlitwem, połóżmy kwiaty, zapalmy znicz. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka.